Największe demokratyczne wybory świata mają miejsce, bo w Indiach. Już się wydarzyły wręcz. Już się wydarzyły, ale nie znamy jeszcze ostatecznych wyników. Chociaż w momencie publikacji tego wideo to już wszystko będzie jasne. Mowa o Indiach i mowa o Indyjskiej Partii Ludowej, która w tych wyborach zwyciężyć powinna. Powinna, no ale właśnie to, jakie to zwycięstwo będzie, od tego właśnie zależy to, co się dzieje na indyjskiej giełdzie. W zasadzie jakie tam są mocne... Pierwsze sondaże, pierwsze sondaże i mieliśmy wyskok giełdy indyjskiej o ponad 3%. Nie mówimy tutaj o byle jakiej giełdzie, bo mówimy o czwartej, największej giełdzie świata, jeżeli chodzi o wysokość kapitalizacji spółek. Tam też notowanych, więc te 3% z hakiem, to to nie jest takie jak u nas na wig 23%, to jest znacznie, znacznie więcej. Jak wszystko ale biorąc pod uwagę jak wyglądają exit pole aktualnie, to już tak cudownie nie jest i ta indyjska partia ludowa na ten moment 239 miejsc, no wygląda to nieciekawie tak z perspektywy Prowadzenia polityki. Ja tylko Dlaczego przypomnę, nie, bo mamy 543 tak, miejsca. I trzeba mieć 272 mandaty, żeby mieć większość w parlamencie indyjskim. No i partia Narendra Modiego miała, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, i też z pierwszymi exit polami poniedziałkowymi, miała mieć ponad 400. Ponad 400 o, trochę mam trochę zdzielona że To nawet nie trochę, tylko naprawdę mocno przeszczelono, tym bardziej, że jeżeli chodzi o tą partię i ewentualnie osobę, która dalej sprawować ma władzę. Trzecia kadencja, trzecia kadencja to dłużej tylko Chiny i Rosja, tylko nie mówimy tutaj o demokracji. No, raczej nie, raczej, raczej tutaj z demokracją z demokratycznością wyborów chociażby w Rosji bywa różnie, a w Chinach? Hmm. To już chyba zupełnie, zupełnie poza, poza. Ale Indie ale... naprawdę, są naprawdę ciekawym miejscem. Tak, są ciekawym miejscem. Ja swego czasu miałem taki epizod, że na YouTubie, nie wiem dlaczego, ale zaczęły mi się pokazywać propozycje filmików, gdzie. Wiem, że indyjskie kobiety. Nie, nie są takie. Torowi... Tam są takie. Jak tam są tory w Indiach, no to masz 15 różnych torów obok siebie. Taka 15-pasmówka tak. torowa. I tam se normalnie chodzą. Ludzie przechodzą, dzieci chodzą, krowy. No i. Wielokrotnie, setki są tych filmów na YouTube, tysiące myślę nawet, nie wiem dlaczego tego jeszcze YouTube nie wyrzuca, ale dość drastyczne filmiki jak pociągi przejeżdżają krowy, no bo ten pociąg jedzie, wiesz, swoją prędkością, a krowa idzie i jakby ma gdzieś to, że jedzie pociąg i potem ten pociąg w nią wjeżdża i jest takie, no zdziwiłbyś się jak to wygląda, musisz sobie zobaczyć, naprawdę. Wy też możecie zobaczyć. Dopóki póki jeszcze e, YouTube tego nie usunął, nie wiem, to jakiś chyba glitch w e, algorytmie, że to wciąż jeszcze jest. I to są filmiki, takie wiesz, przed 10-12 lat. I nie wiem, dlaczego mi się to wyświetliło. Dosłownie, e, karygodne. Tak się nie robi. Karygodne. No, to mogłoby być nazwa, nazwa jakiejś knajpy, na przykład w mm, Warszawie, oczywiście. takiej indyjskiej knajpy. E, albo na przykład, nie wiem, dlaczego jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby zrobić indyjską knajpę najwyższy wymiar kary. To było coś, coś bardzo tak, ale było. karygodne też jest wysoko. Piszcie w komentarzach, jak no, wy nazwalibyście swoją indyjską e, knajpę. E, a, a te krowy, te święte krowy zostawmy. Dziwne, że, że tutaj nie, nie ma jakichś zabezpieczeń, żeby te święte krowy pod te pociągi nie wpadały. Natomiast jeżeli chodzi o giełdę indyjską, to mieliśmy taki malutki rollercoaster. No i może się okazać, że Indie, o których często pisaliśmy, dosyć często pisaliśmy w ostatnich tygodniach, to nie jest takie, to nie będzie takie dobre miejsce inwestycyjne, w szczególności znaczy, jeżeli. To już jest dobre miejsce inwestycyjne, bo ostatnie, znaczy to było. z ostatnich lat stopy zwrotu są bardzo ciekawe. To, czyli to znaczy, że to było, a nie że już jest. Hmm, to znaczy, no było, ale ja uważam, że to było za takie, wiesz, to co było, a nie jest, ale tu no, było. tu pisze się w rejestr, Ale, ale to kto kto wy... było, a nie, że to było, to kto jest. To ten za. Tak. Nie, no ja, tu, ja tam akurat nie widzę jakichś. Yy, wydaje się, że z krajów, z największych gospodarek rozwijających się, Indie z wielu względów tutaj będą, yy, będą na przodzie. Chociaż wiadomo, że wielkie, wielkie problemy, chociażby związane ze zmianami klimatu, uderzą w takie kraje jak Indie bardzo mocno niezwykle mocno. Tak. Znaczy, tu już nie się, już, już w nie uderzają. I to też może mieć wpływ na rozwój i nawet na to, jak będzie wyglądała giełda. Tak, dlatego piszcie, czy w ogóle tam inwestujecie, albo w jaki sposób tam inwestować. Zresztą, bo my tutaj ETF. mówimy o Indiach, ja jeżeli chodzi o ETF-y, no to zapraszamy na konferencje organizowane przez Bank Ochrony Środowiska, przez Bosa, BOSSA FX, bo kolejne wydarzenia Warszawa, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań o inwestowaniu w ETF-y właśnie. Będzie między innymi Artur Wiśniewski, Tomek Wrubel, Konrad Ryczko, Michał Pietrzyca. Naprawdę fajna ekipa z Bosia. Link do tego wydarzenia w opisie. Można tam wbić i zadać pytanie, że tutaj u nas słyszeliście o Indiach i w jaki sposób możecie tam inwestować. Czy pamiętasz bajkę o Łosiu, Super ktośiu. Tak. Było coś takiego. Znaczy, pamiętam, nie ale nie filmikę. opowiem ci żadnego odcinka. O, nie, chci, chociażbym, chociażbym. Bardzo bym że, chciał. Może jakiś mem chociaż. Myślę, że bym ci zaimponował. Kartę z Uno. Nie. Jak się wrzuca kartę z Uno na Twittera, to dzieją się cuda. Albo zdjęcia gościa, który zaczyna przybierać pozycję jeźdźca. Wiem, do czego pijesz, bo. Jeźdźca spadem. Bo tak z Indii przeskakujemy na zdecydowanie większą gospodarkę, ale troszeczkę. Tym, przy tym przykładzie, powiedziałbym bardziej niedorozwiniętą, ale. ale kolejny ale kolejny GameStop. Co... Tak jest. I mówimy tutaj o sytuacji, w której Case Gill, czyli Deep Fucking Value, bo tak się pod takim pseudonimem Mam napisane poprykuje. Rowing Kitty i mi poprawiła autokorekta Roaming Kitty. Nie, to jest Rowing Kitty, tak jest. I opublikował screen ze swojego portfela. <laughs> I muszę przyznać. A że... to nawet nie jest Excel. I to nawet nie jest Excel. I za darmo to opublikował. Chyba, że zaraz zacznie sprzedawać sygnały. Chociaż pozycja na poziomie 115 milionów plus dokupienie kolejnych 120 tysięcy akcji GameStop. Ja nie wiem po co on to ma. No właśnie. Nie wiem ciekawe. po co on to ma. To znaczy, nie wiem, co tu się dzieje. Ja szczerze, myślę, że też w grę wchodzą tutaj takie kwestie. Że, że... nie może się tego pozbyć, bo jak się pozbędzie, to segna nie siądź. To swoją siądzie. drogą, ale tu też chodzi chyba o taki syndrom Boga, że. Wrzucasz coś, cokolwiek no. wrzucasz, nawet jeżeli to będzie obrazek albo jakaś właśnie karta z Uno i ludzie zaczynają to na każdą stronę interpretować i jesteś w stanie poruszać rynkiem i to nie małym rynkiem, bo to nie są spółki z New Connect, to nawet nie jest standard, to co się dzieje na GameStopie to nie jest standard średnich spółek na GPW, to jest coś znacznie większego i to co on robi, no to jest tak naprawdę teraz może powiedzieć, że rynkowym bogiem przez chwilę. No powiem tak, ja jestem ja cały czas, znaczy cały czas się przekonuję co do tego, że rynki się nie zmieniają. To jest kolejny taki przykład tego, że rynki się nie zmieniają, ludzie nie wyciągają wniosków yy, i ten efekt stadny Ale myślisz, że jest ktoś kupuje, potężnym efektem. Tak jak na przykład w momencie wyciskania shortów te trzy lata temu, myślisz, że ktoś kupuje akcję GameStopu z taką ideą, że teraz walczymy z dużymi funduszami, które shortują. No teraz za bardzo gęsto. Już daleko. No Moim właśnie, zdaniem, GameStop to już, już jest nikt nie shortuje dawno, tak naprawdę. To, da, z tych oficjalnych no. pozycji. A wtedy to rzeczywiście była aberracja, że było więcej, więcej było shortów na opcjach, na, od dużych funduszy, niż w ogóle wyemitowanych akcji w obiegu. Więc to rzeczywiście była aberracja i on wyłapał fajny moment i dobrze to sprzedał. No i co się stało? No to każdy pamięta. Natomiast teraz wydaje mi się, że tutaj jest tylko chciwość, nic więcej. Tak, chciwość no, i trochę fanu też. Moim zdaniem to jest cała ta cała idea inwestowania w memstoksy, w memcoiny i cokolwiek memicznego, no to, to jest bawienie się w takiego gorącego ziemniaka, kto zostanie z ziemniakiem w portfelu, ten debil i tyle. Tak, no to jest najgorsze, że słyszysz o tym, że leci w górę, leci w górę, leci w górę, potem próbujesz to włączasz wykres, patrzysz, jakby to zaszorcić, a tu już spadło 20% od tego momentu. Kiedy przeczytałeś, że poszło w górę o 25%. Tak, to jest dokładnie tak samo, jak wczoraj wieczorem popatrzyłeś sobie na inwestycje życia którą mogłeś zrobić na jednej z największych spółek, a na pewno jeżeli chodzi o wycenę pojedynczej akcji, to jest naprawdę bez... topka, bo kosztuje jedna akcja więcej niż pojedynczy, średnia cena domu w Stanach Zjednoczonych. Ponad dwa, prawie 2,5 miliony złotów. Złotów, złotów no. Ja <laughs> i... nie dziwię, że się, że się pomyliłeś, bo to jest potężna kwota, jak za jeżeli Jedyną chodzi o jedną akcję. akcję. Tak jest. A mowa o Berkshire Hathaway, spółce Buffetta, która wczoraj padła, padła, ofiarą glicza. Padła i sobie ten głupi... Wreszcie sobie ten głupi rozwaliła, bo wiele, tak. osób, wiele osób, które... Ale, by, ale, ale byłoby... Słychać wycie znakomicie i było takie, takie delikatnie, delikatne ujadanie było słychać, bo padła... Oczywiście, dodajmy. Na, na otwarciu nagle Berkshire Hathaway minus 99,97%. 100% wartości 185 e, dolarów za akcję. Tak jest. Z tak ponad 600 jeszcze. tysięcy. Nie, ale uspokajamy, to był błąd, więc na giełdzie też się błędy zdarzają systemu, a jak systemu to znaczy, że transakcje będą anulowane, więc jeżeli no właśnie, z co, tego tytułu, na chciałeś sobie pieniądze. Ale to jak tych brokerów połapało komuś. Tylko to były Wydaje akcie, mi się. To były akcje klasy A, którymi mi tak naprawdę no, na syjewnikach tego nawet nie ma. To no jest na to B. No, więc więc tu, tu raczej się udało yy, i brokerzy raczej powinni wycofywać też te. Zdziwiłbym się, jakby było inaczej. I to nie jest tak, że tylko spółka Buffeta padła tego. Ta, tego było ich, co najmniej 30 takich spółek. Z nawet 40, to jeżeli to, mówimy jeszcze o funduszach tak, etf Beric Gold, New Scale Power, no było tego trochę. Bank of Montreal. Same kolosy. Ale przede no, no. Nie, nie, ma, nie ma co ukrywać. To nie, nie była Berkshire... okazja, po prostu to był błąd. Mówiąc po, po, po angielsku, fuck up. Powinniśmy teraz, no. od razu, jak tylko to się wydarzyło, stworzyć szybki token Hodle Berkshire. I wiesz, jakby tak. to, wiesz, jaki byłby to demur? Byłoby to. Moim the moon. zdaniem, co najmniej z 5 milionów byś w jeden dzień zebrał dolarów kapitalizacji takiego Shitcoina. I co? No. Będziemy szukać takich okazji. I później zadzwoniłbym do Rafała i poprosił go, żeby mi tutaj tokenomię wprowadził w sensowną, żeby mi to nie spadło do zera. Tak, możemy też jeszcze podzielić, podzielić ten token na kilkaset innych. Na ja to później splity Split, podziały, tak, proszę. Tak. No. A jak pójdzie nie tak, to scalenie. Tak to właśnie działa. A co do splitu? No to, co do splitu, no to już szóstego, z tego co pamiętam, czy siódmego. A kto by tam się do dat przywiązywał? cena akcji Nvidia zostanie podzielona. Niepotrzebnie o tym mówimy, bo znowu z 6 na 7 byłoby takie What the fuck is happening? Jezu, wreszcie to uh -huh. NVIDIA, wreszcie to NVIDIA dostała. 7. 7. będzie no, split akcji, więc nagle z tego a, tysiaka... 6. Jest, jest przecież... czekaj, co 6? Kwartek. Kwartek, no. to, to wiele tłumaczy. Tłumaczy. W piątek będzie split 10 do 1, więc nie przestraszcie się. Jak będzie sytuacja minus 90%, bo na, jestem przekonany. Portal, jeden z portali polskich takich o giełdzie, o, ciekawe, nasz o, ciekawe, zaprzyjaźniony, pisał, napisał wybitną analizę. Wybitnie, anali, wybitną analizę. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że będziecie wiedzieć, o, kim, o kogo chodzi. XTB podcięciu odcięciu dywidendy. Że akcje Aha. bardzo mocno spadają, i rynek bardzo źle zareagował na wycofanie usługi socialowej e, tak, w związku to, to z komunikatem tak. KNF-u. Tylko, że to nie miało żadnego wpływu na. No, złożyło kurs. się tak akurat. Tak, ale analiza polegała cała na tym, właśnie wiesz. Czyli da się naprawdę wypisać głupoty <laughs> tylko i wyłącznie pod jakąś tezę. Wczorajszy dzień pokazał. Kto leci na artykułach generowanych przez AI, bo na przykład e, Bloomberg, Business Insider, ten amerykański e, Market Watch i wiele innych portali Puszczało artykuły w stylu właśnie naj, First Movers, nie? czyli najwięksi, największe, tak, ruchy, spadki, największe no. ruchy, i tak było oczywiście Berkshire Hathaway spadło 90. Ale wiesz, 99, oni od razu nie zdementowali. To tak naprawdę wiesz to przez chwilę było takie what the fuck is happening in, in the jungle. Co ciekawe, jest też Bloomberg Market takie artykuły między innymi publikował. I kilkanaście minut po tym pojawiła się taka etykietka nawet nie jest przez AI. Generated by AI. Wcześniej tego nie było. Dopiero potem dopisali, że teraz już się pojawia ta etykietka, że. Generowane ale to jest przez dziwne, AI. bo to tak naprawdę nie jest generowane przez AI. No to to, jest są, automat, to są automatyczne artykuły. Ciężko to nazwać. Pod, to jest tak naprawdę. Jest tam, pisanie. tam kilkanaście funkcji, które mówią wybieraj tak, spółki. Tak, to nie jest. To właśnie bardzo dużo podpina się pod sztuczną inteligencję, co sztuczną inteligencją nie jest. No, ale wiadomo, AI, AI i. ai, ai. Teraz Ajajaj. AI to jest. A jajaj mogą powiedzieć akcjonariusze Bren 24, którzy zostali przyparci do muru. Ja się nad tym zastanawiałem kilka miesięcy temu. Nie zdecydowałem się ja żałuję, bo, była po, tak, bo, bo Bo wyglądało to dobrze. No ale już tak dobrze nie wygląda, bo mamy wezwanie na akcje, które od 31 maja do 1 lipca trwa. No i uwaga. Akcje zostały tutaj w wezwaniu. Cena 45,50. Generalnie handel na spółce troszeczkę zamarł po tym, co się wydarzyło, no bo trudno się dziwić, kto by tam chciał się w tą spółkę teraz pakować. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, jak wygląda komunikat Semrasza, jeżeli chodzi o to wezwanie. Tak, bo to Semraż amerykański przejmuje, no nie ukrywajmy, przejmuje Brand 24, no i będzie chciał ją zdjąć z giełdy. Przez Prowley. Bo tutaj tak. bezpośrednio właścicielem będzie Prauli. No i uwaga, powiedział, że jeżeli nie dojdzie e, i to do skutku to wezwanie, to i tak ściągną spółkę z e, giełdy. No a inwestorzy I, indywidualni. I można sobie zrobić wtedy coś takiego. Tak się zadziecie nie? Co, co, ha ha, dobra, okej. Okay. Trzeba wyblurować potem. E, tak, mam nadzieję, że to Łukasz wybru, wybluruje ale na Twitterze na uwadze, że po zakończeniu wezwania niezależnie od jego wyników zamiarem proli będzie wycofanie akcji brand 4 z obrotu na GPW pojawiła się fajna in inicjatywa na Twitterze odnośnie pojawienia się na walnym to po pierwsze, a po drugie po prostu nie brania udziału w, w tym wezwaniu e, podrzucamy link do tego, do tego wydarzenia więc jeżeli zastanawiasz się czy warto, czy nie warto no to link w opisie, problem jest tego taki, że biorąc pod uwagę wielkość gracza, mówię o Semraszu, który wyceniany jest na miliardy to w dolcach i to, że w kapitalizacji spółki Brent24 stanowi około 1,5%, ale za to pod kątem generowanego wyniku to jest już 5% zysku, około 5%, no to może się okazać, to że pokazuje. ten cały całe nieodpowiadanie na wezwanie, Później ściągnięcie spółki z parkietu, no bo raczej wszystko świadczy o tym, że do drugiego wezwania nie dojdzie. Tak, ale w ogóle to jest bardzo drapieżna, taka powiedziałbym dzikowschodnia polityka, żeby wyprowadzać spółkę z giełdy bez wcześniejszego przymusowego wezwania, czyli bez zebrania co najmniej 90% akcjonariatu w swoim portfelu. Aś pauzę zrobił w tym akcjonariatu. Tak, no bo chodzi o to, że jak ktoś ma, ktoś przejmuje spółkę i te 95% akcji spółki publicznej ma u siebie co najmniej, to może zrobić przymusowe wezwanie i wtedy tak. już nie możemy my, jako akcjonariusze indywidualni, nie możemy powiedzieć nie, nie możemy zrobić rejtana, tylko automatycznie jak oni będą chcieli tę te akcje odkupić. Teraz to możemy majtki ściągnąć. Tak. Natomiast tutaj zostało to zakomunikowane jasno, że nawet jeżeli tych 95% się nie uda im zebrać w ramach wezwania, to oni i tak w spółkę z giełdy zdejmą, a ty zostaniesz potem z, tak naprawdę dla ciebie, nie chcę powiedzieć, że bezwartościowym papierem, ale jednak, jeżeli będziesz chciał to na przykład sprzedać, no to musisz yy, stworzyć, musisz zawrzeć umowę cywilnoprawną z kimś, kto będzie chciał tę akcję odkupić, i wtedy nie będzie ceny rynkowej, tylko odkupisz je za tyle, za ile ktoś będzie no. sprzedaż je za tyle, za ile ktoś będzie chciał je kupić. A prawdopodobnie załóżmy, że taki proli będzie chciał je od ciebie odkupić, jeżeli będziesz miał, nie wiem, 200 akcji Brent 24 albo coś w tym stylu za kilka tysięcy złotych warte, no to im się nawet nie będzie chciało z tobą dyskutować, więc Przy, jest... szczerze, że nie zazdroszczę, jeżeli chodzi o tą sytuację. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, nawet jeżeli się sprzeciwimy, no to może się właśnie okazać, to jest że ostatecznie. Gest Rejtana, a czym gest Rejtana? To jest gest symboliczny, no bo w starciu z większościowym akcjonariuszem szans nie będzie zbyt wielkich. Natomiast słabe jest to, że spółka, tak jak Brent 24, wiadomo, że teraz już Michał Sadowski się pozbył udziałów, ale to była spółka, która zawsze się kojarzyła z takim pro-inwestorskim, pro klienckim takim bardzo fajnie przemyślanym PR-em i bardzo fajnie dobrze prowadzoną bardzo komunikacją. Dobrze prowadzoną komunikacją. że ta spółka tak kończy na, na znaczy, Giełdzie. Ja, ja nie ukrywam, że jestem osobą, która współczuje Michałowi, bo widać, że jest, że jest przez polską Giełdę po prostu tylko, że to nie polska spółka. Zjedzony w, przejmuje taki wymelany, nie nie ja mówię o tym on jest ale zmęczony, na zmęczony interakcjami komentarzami ludzi yy, którzy wiadomo jak się jak się zachowują pan no lobaj też jest zmęczony nawet uciekł za granicę to jest fakt pan fakt że naprawdę uciekł. <laughs> ale Znaczy nie ma go dalej tak w momencie w którym to nagrywamy to chyba nie no okej okay. <laughs> ale to możesz już. przejeżdżałem w uciek kim i też go tam nie było Kochani, link do tego protestu, jeżeli chodzi o brand 24, w opisie. Dajcie znać, jak wam tam inwestowanie idzie. I co, kochani, no z nośnego ale jeszcze tygodnia? Jedno pytanko. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno ja pytanie? Bardzo już kończę, ale okej, okay, no. Co dalej z kredytem 0%? Bo poruszyliśmy Nic. ten temat, poruszyliśmy to mrowisko, a tutaj się okazuje, że wcale nie musi być tak, jak mówiliśmy, bo mówiliśmy, że. Kredytu 0% nie będzie, bo Polska no jest, 2050 są, i Lewica są polityczne, no. są przeciwko. No, ale, ale PiS, nie? może jest? się okazać, że jednak sojusznik pojawi się zupełnie gdzie indziej, tam gdzie tego nie oczekiwaliśmy. I wcale jeszcze nie jest powiedziane, bo teraz konsultacje społeczne trwają no. i do końca czerwca mamy poznać nową wersję programu. Em, mieszkanie na start, tak? tak? Mieszkanie na start, tak zwany kredyt 0%. I zobaczymy, co tam będzie, co to będzie. Może się jeszcze okaże, że ktoś... Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Ktoś kogoś prze, o, odpowiednią propozycję złoży i może nawet uda się ten program przegłosować. Mówiąc, ktoś propozycję złoży... wyłączyłeś już. Tak, no. Bo Zadam ja ci ja ci mówię, tutaj pycyny. danych nie mam, no to dawaj. A, nie masz danych, no to widzisz. Ja nie mam które, danych, no. Mam prze, przewagę informacyjną. Jakbyś z ilu posłów w 2023 roku wykazało, jaki odsetek posłów obecnego parlamentu e, Izby Niższej Wykazało no, posłów, czyli Izby Niższej. Ile wykazało mm, przychody z, w dochody z najmu mieszkania? E, obstawiałbym, biorąc pod uwagę, jak popularna jest to forma inwestowania, między 25 a 30. Uuu, o, no to przestrzeliłeś, no bo niecałe 20%, ale to i tak. No blisko byłem. Sporo. Weźmy no, okay, no. No. pod uwagę, że to są. To jest to, co zostało wykazane w sprawozdaniach podatkowych. No, w, zeznaniach zeznaniach poda podatkowych. W, sprawozdaniach. w zeznaniach podatkowych. Nie, no przepraszam, ale nie. Ale wystarczyłoby, że na przykład małżonka już to wynajmuje, albo ktoś z rodziny. Politycy Giskej. tak robią? Nie mam zielonego pojęcia, ale się domyślam. W każdym razie mm, i największy odsetek no. jest tutaj, proszę ja ciebie, w y, partii. Polska 2050, tak się to nazywa, Polska 2050. No. Bo aż 28% posłów tam wykazało, wykazało. Najmniejszy w Lewicy? Najmniejszy. No tak wypadałoby. Tak, w Lewicy i w Piśmie, bo 16-15%. 16-15, my okay. zresztą pokażemy tutaj na ekranie się pojawią te e, grafiki, to zresztą bardzo fajne mm -hmm. m, zestawienie od Radka Karbowskiego z Twittera, który takie rzeczy wrzuca, e, mm -hmm. zazwyczaj bez komentarza, więc każdy może sobie te e, twarde dane, czyste dane e, Zobaczyć. na swój sposób interpretować, natomiast zgadnij jakie tutaj rekordziści osiągali m, dochody z tego tytułu to e, ujęciu rocznym, tak? Rocznym, czyli razy 12. I z jakiej partii? Ja myślę, że tu była kwota sześciocyfrowa. No zdarzały się sześciocyfrowe, a nawet siedmiu. Siedmiu? Andrzej o, Kutmostowy z Prawa no. i Sprawiedliwości jest rekordzistą, bo ponad 2,8 miliona w zeszłym roku. Sporo, nie? Nie ze zbycia e... nieruchomości, tylko z wynajmu nieruchomości. Tak, to miło 6 zer, a nie 6-cyfrowe, nie? Tak, no, ale 7, no 7 tak 7 cyfr. No okay. 6, 6, Myślałem, że ktoś ponad 10 banik zgarnął z wynajmu. To byłby... To, a ale to miejscu, tylko w Łodzi. W drugim miejscu jest pani Anna, Joanna Lichocka, która w specyficzny sposób się Yy, tak, no ona jakoś tak, ma no tak takie taki taki tak, tak się drapie, tak i ona ponad 230 tysięcy złotych, no, czyli ponad 10 razy mniej niż pan Gutmostowy mm, zgarnęła, to to. zarobiła, wypracowała. No, ale już to już można spać spokojnie? Można spać spokojnie. Z Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło najwięcej, bo prawie 400 tysięcy złotych. Co ciekawe, z Konfederacji, no tutaj Konfederacja wypada bardzo słabo, jeśli chodzi o. Bo no no jeszcze ja nie, nie byli u władzy. Wipler. Yy, Przemysław na pierwszym miejscu 55 tysięcy złotych. To mało! Kurczę, no to mało. Po Ile on to mieszkanie ma? Ale tu najmniej? widać ewidentnie, które partie wcześniej były u władzy. E, tak, chociaż. Nie wszyscy, nie wszyscy z tych osób byli, nie wiem, czy Marta Wcisło była w poprzedniej kadencji posłanką. Nie, nie, wiem. Nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Gutmostowy na pewno był posłem. No. Ale to nie chodzi o to, żeby ktoś był posłem. Kto był u władzy, a byłeś w strukturach, bo to, to się liczy. A, no w strukturach każdy Cię, to bycie nie. Bycie każdy posłem to lat. jest drugorzędna kwestia. Co ciekawe, w lewicy najwięcej Krzysztof Śmiszek, 62 tysiące złotych w zeszłym roku z wynajmu. No to nie najgorzej. No, więc tak to wygląda. I teraz mówimy o tym w kontekście tego. Hmm, jeżeli, w <laughs> no. jeżeli ponad, ponad prawie 1 piąta, piąta parlamentarzystów y, posiada nieruchomości, które wynajmuje, no. No to jakby ceny mieszkań w przyszłości, ich utrzymujący się trend wzrostowy w, takim, w takiej dłuższej perspektywie myślę, że nie jest zagrożony. Um. No bo komu opłaca się robić te mieszkania, komu się opłaca robić, na przykład, nie wiem, jakieś mieszkania samorządowe. Myślę, że to jest zbyt, zbyt duży temat na, 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 na zostawienie tego ja, z głupim komentarzem ja tylko i właśnie wyłącznie. Chciałem na końcu <grym> za, zasieć taki ferment. No? Jesteśmy w tym słabi w zasiewaniu fermentu. Tak, o, tak. Jesteśmy no. w tym słabi, a chwiliśmy to cynami, co, Tak, co dalej z nami nieruchomości. I co, co to będzie? Krach. Krach. Dokładnie. Posłowie, pięć. jedna piąta posłów na bruk. Kochani, znośnego tygodnia. No i... Kłaniamy się nisko. Tak. I... Zostawcie suba. Życzymy Wam takich przychodów, e, takich dochodów jak Pana jak pan Andrzej Gutmostowy, co najmniej, albo chociażby Joanna Lichota. Pamiętajcie, cele nie marzenia. Tak. I to nie mówię o tych więziennych.